Jak się pan czuje na stanowisku prezesa największego serwisu społecznościowego w Polsce? Tak naprawdę teraz to jest taki okres przejściowy, kiedy nasze kompetencje trochę się nakładają. Być może jeszcze nie miałem okazji tego poczuć w pełni, chociaż od 2 lat jestem zaangażowany, od roku jestem członkiem zarządu i tak naprawdę współzarządzam z Maćkiem naszą klasą i teraz w sensu stricte robię to, co robiłem wcześniej, a Maciek zajmuje się tylko i wyłącznie produktem jako głowa pionu produktu, a ja zajmuję się całym bałaganem poza tym. Jakie będzie tempo przyrostu użytkowników na naszej klasie w przyszłym roku, w nadchodzącym roku? No, tak jak to jest z przewidywaniem przyszłości, to jest oczywiście rzecz trudna. Można by zaryzykować stwierdzenie, że niemożliwa. No, liczymy oczywiście, że będziemy rosnąć. Obecnie jesteśmy w tempie 20 tysięcy zarejestrowanych kont dziennie. I mamy nadzieję, jeśli nie utrzymać taki wzrost, to przynajmniej rosnąć. Czy ktoś może Wam teoretycznie chociaż zagrozić na polu serwisów społecznościowych w Polsce? Znaczy na razie krajobraz konkurencji, krajobraz serwisów społecznościowych w Polsce jest dość jałowy. Nie mówię tutaj o Fotce, która tak naprawdę jest mocnym graczem, ale trochę obok nas. Wiadomo, że Facebook rośnie w związku z jak gdyby ludźmi, którzy mają pewne kontakty z zagranicą, podróżują, Sokratesy i tak dalej. Facebook w Polsce rośnie bez wątpienia. Natomiast jeszcze nie jest graczem znaczącym. Poza tym w tym krajobrazie jakby nie występują żadne inne mocne elementy. Więc na razie jest dość jałowo i pusto. Zobaczymy. Jakie były najważniejsze wydarzenia dla naszej klasy w tym roku? No, w tym roku to na pewno walka i zespół pogrożony w walce o wydajność na początku roku, czyli zmiana infrastruktury, przeniesienie bazy serwerowej do Poznania. Także kolejne rekordy oglądalności, kolejne rekordy przyrost użytkowników, pewne nasycenie rynku oraz no, nie można nie wspomnieć o inwestycji inwestora branżowego. I nowy prezes. A mam nadzieję, że to też będzie doniosłe wydarzenie 2008. A na rynku internetowym, jakie najważniejsze wydarzenia? Na rynku internetowym, no wydaje nam się, że ważną rzeczą w internecie teraz są gry. Internetowe gry przeglądarkowe to jest coraz mocniejsze, coraz efektywniej monetyzowane i coraz ciekawsze z naszego punktu widzenia. A także internet mobilny, czyli konsumpcja internetu przez telefony komórkowe, być może ewolucja sieci społecznych właśnie ku urządzeniom mobilnym. I czy te dwa trendy, czyli gry i telefony, czy nasza klasa będzie podążała w tych kierunkach? My zawsze wychodziliśmy z założenia, że nie zdradzamy naszych planów, więc jak gdyby będę się tego trzymał, będę konsekwentny, także przyszłość pokaże.